czwartej poprawce do artykułu 55 ust. 1 punkt 2 Senat proponuje, aby ten, kto zatrzymał bez podstawy prawnej cudzy dowód osobisty, podlegał karze ograniczenia wolności albo karze grzywny. Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem czwartej poprawki Senatu, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 441 posłów, większość bezwzględna 221, za oddało swój głos 3 posłów, przeciwnego zdania było 435 posłów. Przy 3 głosach wstrzymujących stwierdzam, że Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę Senatu przyjął.